Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj przetestuję dla Was pizza Riga. To jest doktora Edkera. Pizza z szynką i pieczarkami i z sosem czosnkowym. Tutaj mamy jeszcze takie opcje z samą szynką, z samymi pieczarkami i pizza 4 sery. Upieczemy to w piekarniku na 12-15 minut w temperaturze około 200 stopni. No i zobaczymy. Wstawiam do piekarnika i zaraz wracam. Moja pizza jest już gotowa, tak wygląda. Tutaj widać dużo sera, bo sobie jeszcze skroiłem dodatkowo, ale i tak było sporo. Lubię taki podwójny. Widać szynkę, pieczarki. Tutaj takie białe kropki to sos czosnkowy, tylko sobie go jeszcze dodałem. Takiego devolaya. Ale też był w standardzie. I pizza bardzo fajnie pachnie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Fajne takie ciasto chrupiące. No. Powiem Wam, że bardzo dobra. Jedna z lepszych, jakie testowałem. Może troszeczkę lepsza jest Giuseppe, ale te też jest 2 zł tańsza, ale też daje radę. Fajna, chrupiąca. Dużo dodatków. Jak najbardziej na plus. Jakbym miał oceniać to tak 7 na 10, bo jest troszeczkę mała. Troszeczkę mała, ale 7 na 10 myślę, że jak najbardziej zasługuje. Do tego sobie kupiłem takie 3 Monstery i powiem Wam, że te energy drinki to jest mistrzostwo świata. Jedne z najlepszych, jakie piłem. Kupiłem sobie wszystkie smaki. A teraz są w promocji, także Wam polecam też takie nabyć. Otworzymy sobie może tego. On jest o smaku ananasa z guarany, soku jabłkowego z marakui. No, takie fajne egzotyczne owoce. Też sobie otworzymy do tego. Za 5 zł to tak nie bardzo się opłaca, ale za 3 to warto spróbować. Powiem Wam, że normalnie poezja. Czuć na pewno ananasa. Taki fajny, słodziutki smak. Także też Wam polecam. To byłoby na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!